Siemanko, z tej strony Pocisk 7, a tu jest kolejny odcinek z epickich zwycięstw. Tym razem zaprezentuję wam bitewkę właśnie oto tym FV-em 183B. A za sterami tej oto zacnej maszyny będzie Bossman PL z Clan Win. No i zobaczymy, co tutaj kolega ciekawego zrobi. No właśnie, mamy tutaj Ruinberg, zimą, bardzo ładnie wygląda ta mapa. Bardzo sympatycznie. Kolega wylosowało tutaj, widzę, 4 dziesiątkami. W jednej i w drugiej drużynie takie właśnie losowanie jest. Reszta to tam są 3 ósemki. W drużynie przeciwnej, w naszej są tylko 2 i 9. Także nie jest najgorzej. Kolega tutaj zmierza w stronę akademików, co jest takim, no w sumie, dobrym rozwiązaniem, aczkolwiek wszystkie nasze ciężkie maszyny pojechały do miasta. No i zobaczymy, jak to się nam rozegra. Kolega tutaj pewnie zajmie sobie tutaj standardową pozycję tutaj w krzaczku, koło tego budyneczku, który jest przed nami. A zaraz to jeszcze ogarniemy. No i mamy Jadzie. Jadzia już oberwała troszki. Ale mamy Jadzie. Także grubo. Tu mamy E75, które nie pojechało. O, mamy E75, ale kolega nie chce ryzykować. Mamy Conquerora, który się odbił od kolegi i prawdopodobnie strzelił w wieżę. Które też jest bardzo. To jest bardzo fajny czołg. Tak a propos tematu. Ma bardzo dobry pancerz wieży i przedni pancerz też ma ok. No w spód wiadomo wszystko wchodzi. Działo ma oczywiście zarąbiste, szczególnie na goldziach. Tu widzimy kolega ma 8 goldowych pestek i 4 apeki, o dziwo nie ma żadnych hajeków. Ja tam bym pewnie ze 2 woził. No i cóż, tutaj w akademiki za dużo osób nie pojechało. Także kolega postanowił się tutaj ustawić za tym kolegą w E75, który już stracił większość swojego HP. Więc szykuje się nam kampa, coś mi się tak wydaje. Tam w mieście sobie elegancko poradzą, tam niedużo ich jest, przeciwników w mieście. Więc zobaczymy, mamy E75, czy ona będzie pierwszą ofiarą tego zacnego TDK-a. Ale nie, mamy tutaj już Ready of Fire, czyli mamy autocelowanie na obiekta 140 w tył, powinien być full HP. O, ho, 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 ho. Kto by się spodziewał, elegancko kolega zdjął obiekta 140 za full HP. To jest to, za to wszyscy kochają Godzilla. Za to, że potrafi zdjąć wszystko na hita praktycznie. Jak strzelimy w tył albo w bok. I to jeszcze z golda. No oprócz masu, bo masu to nie zdejmie. Ale ostatnio widziałem akcję na tym, na klifie. E75 sobie jechał na bazę naszą. Na luzie sam. Miał full HP. A kolega był tutaj i jeb. Nie ma, wyparował 1900. Jadzia ważniejszym fragiem. Dobrze kolega wybrał. Trochę mniej miał tego HP, ale... Dobrze kolega wybrał, no i elegancko 1100 damage. No tak się robi damage, 2 strzały i 3000 damage mamy oraz 2 fragi, także jest bardzo sympatycznie. Wracając do tego klifu, kolega stał sobie na półeczce i pyk, i 1920 nie ma, poszło. Tutaj E75 idealnie zasłania koledze, nie gadajcie, że bulldog, znaczy ten, nie bulldog, tylko borsuk. No już myślałem. O, ale kolega wyjechał z krzaczków i już go wyczaili i dostał niestety w celowniczego, ale już sobie go naprawił. Sytuacja się robi coraz bardziej mniej ciekawa, ponieważ jest 4 do 7 do drużyny przeciwnej. W tym mieście niby tak dużo ich pojechało, ale okazuje się, że coś tak słabo sobie tam radzą. Także nie jest to jakieś takie za fajne, bym powiedział. Kolega się jeszcze dalej cofa, aczkolwiek tu już jest linia końcowa. Także mamy Conquerora, daleko jest, ale czy będzie strzał? Kolega z długo zwlekał strasznie i teraz dobitka za 500 nie robi wcale żadnej furory. Jakby to było jeszcze za 1000, to jeszcze.
A tak to moim zdaniem trochę strzał zmarnowany. Mamy 6 do 10 dla drużyny przeciwnika. Kolega zrobił już 3 fragi i 3,5 tysiąca damage'a. No i co? Stoimy sobie na Ruinbergu zimą. Oglądamy sobie akademiki. Przybliżenie mamy teraz. No i czekamy, aż ktoś tu się pokaże. I no dostanie węski po prostu. Po prostu. O! Przewróciło się drzewo. To znaczy, że ktoś tu już zaraz się pojawi. Wow! Wow! Co to było? No proszę. AMX AC48 został tylko za 500, właściwie za 600. Bardzo, bardzo mało i przebił kolegę, także. I to zgoda było, no to jest aż nieprawdopodobne, co tu się dzieje. Aczkolwiek już jest zmniejszona szansa przeciwniku na zwycięstwo, bo jest już 10 do 11. No i zobaczymy, zobaczymy. Na razie mamy kilka strzałów dobrych, zaliczonych, ale to AC48, no to był bardzo dziwny strzał, kurczę. Musiała pójść w jarzmo chyba, no. Taki ten pocisk, to jest taki kurde byko, żeby tego nie rozwalić, to szok. Tutaj IS-1 pisze Idiot M103. Możliwe, ponieważ miasto upadło pomimo tak dużej ilości czołgów, które tam pojechały. Ale artyleria, jak widzimy, ma 3 fragi, także ona tam musiała też nieźle zadziałać. No i cóż, mamy tu borsuka. Kolega ma autocelowanie i kolejny strzał. Czy będzie? Jest! Kolega elegancko go dobił. Tutaj kolega napisał, żeby E85 pospotował. No, no i mamy czwartego fraga oraz 4600 damage'a. E85 obrywa najprawdopodobniej od artylerii. Ze splasha, ponieważ, no co tam może być? No ten AMX, chociaż może AMX go walnął. Ale okej. No i cóż, kolega siedzi, przemieszcza się. Nie wiem, czy postanowił do miasta jechać, czy co. Tu mamy E65, ma tylko niestety 200 HP, ale to jest. Czy będzie strzał? Czy będzie dobitka? Przedni pancerz raczej to jest zły pomysł, aczkolwiek przebiło się, no proszę państwa. Cóż to był za strzał? Cóż to był za strzał? No po prostu elegancki. I kolega dalej zmierza w stronę miasta. Mamy już 5 fragów oraz 4800 damage'a. 2 goldowe pociski oraz 4 apeki. Artyleria w międzyczasie przeciwnika zrobiła już 4 fragi. Także mi się wydaje, że skontrowała naszą artylerię, ponieważ się do niedawna jeszcze żyła. No i zobaczymy, jak to się potoczy. Na razie 14 do 12 dla przeciwnika. A jednak nie, kolega nie zmierza w stronę miasta, tylko tutaj. Tutaj, żeby mieć osłonę budynku, w razie czego. No i zobaczymy. Gold Noob. No i cóż, Camperiada, to może przewijmy to troszki, żeby nie przedłużać. Bo tutaj nikogo nie ma. Kapują. No i czy kolega się wróci na bazę? No chyba tak, chyba tak. Przyspieszmy to jeszcze bardziej, bo 3 na kapie jest, z czego co mi pokazuje XVM. 3 plus, także robi się bardzo, bardzo nieciekawie. Ale powinien kolega zdążyć, ma 30 sekund. Także spokojnie, bitwę mam jeszcze 5 minut. Także, no, już kolega wyjeżdża na prostą i. Ach, jest ten ACML cały. Rozwalony. O, ale to tylko jeden kapował, a pisało 3. Interesting thing. Ale okej. Fuck you, motherfucker. Ach te czaty i ci ludzie genialni. Wrzucają na siebie, tutaj artyleria próbowała coś ogarnąć i strzelić, ale nie udało jej się to. Także jest całkiem sympatycznie. No i cóż. Mamy w tym momencie już specjalistę, 6 fragów oraz 5232 damage'a. I mamy E65. Wjechało. O kurde, gościu. Ale spalił. Był przodem, odwrócił się bokiem. Nic dodać, nic ująć. Artyleria probably jeszcze przeładowuje, ponieważ niedawno strzeliła.
Także kolega to już jest w domu. No kurczę, tak się wystaje ten S5, że... Beka, ale był przodem, się odwrócił tak, żeby był bokiem. Można? Można. No i teraz... Będzie starcie gigantów. Starcie gigantów teraz będzie. Podobne działa. Hehe. No, tylko ciekawe, gdzie jest ten kolo. Pewnie kampi gdzieś na K0. Tak mi się wydaje. 4 minuty właśnie, jest tylko 4 minuty bitwy, dokładniej 3. 3:30 zostało, także nie jest to jakaś... A właśnie, kolega wpadł na genialny pomysł, że będzie kapować. Bo w sumie jest wolny i to by mogło źle zaowocować. Przyspieszmy tu troszki. Tak, tutaj taktycznie wychyla się, bo może tu gdzieś być, ale go nie ma. Nie ma. No to jedziemy na kapa, no nie ma co ryzykować, zostało tylko 2 minuty 40 sekund, także nie ma co ryzykować. Nie ma co ryzykować, no i już kolega kapuje. No to troszkę przyspieszmy. Kolega, o! 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 Aż zwolnimy czas. Jak to wejdzie, czy to nie wejdzie? Nie ma nic. Nie weszło. Nie weszło, nie weszło. Ajajaj. A zwolniłem czas, żeby to zobaczyć, aczkolwiek nie udało mi się tego pokazać, dobrze. Oh my god. Harta wywaliła za 1011. Oh my god. A kolega spróbował. Zostało mu tylko dwa pociski i tylko minuta 30 do końca. Także oh my gosh. Kolega w tej arcie strasznie ogarnia, o co chodzi. Wie jak grać. Serio. Kolega tutaj w M103 już napisał loser. Ale... O, ten strzał był w wiadomym celu wykonany. Ponieważ Fadin. Fadin szykuje się, ponieważ został tylko jeden pocisk teraz, w tym momencie ogólnie. I... Mniej niż minuta do końca. Jak mu wrzucają na czacie, ja pierdzielę. Ale widzi trochę, uwaga. O, ale teraz spudłowała. I teraz spokojnie kolega wycelował i udało się. Udało się, kolega wykerował to. A teraz mówi Lucky, cwaniaczek jeden. No i cóż, kolega rozwalił 8 pojazdów oraz zadał 6558 damage'a, a resztę dowiemy się już z wyniczku. A oto i wyniczek kolegi Bossmana PL Scan Win, a zrobił on specjalistę, duży kaliber, Radria Wortersa oraz Fadina. Tak jest. Ja bym w takim momencie, w takiej sytuacji chyba nie pomyślał o tym Fadinie, aczkolwiek kolega tutaj elegancko pomyślał i go zrobił, bo było już bardzo blisko. Ale to wiadomo, łatwo to zrobić, ponieważ FV ma tylko tam 13 pocisków, także okej. No i wiadomo, masterka, tam parę innych medali typu pojedynkowicz i tak dalej. Kolega otrzymał 61 926 kredytów oraz 1732 expa. No i cóż, team nasz zrobił, no tak w sumie nie najgorzej zagrali. Nie najgorzej, aczkolwiek w tym mieście coś tam się jakaś tragedia stała. No i zobaczmy tylko T-92. No ma 3500 damage'a, FO ma 2200. No też w miarę dobrze zagrała drużyna przeciwna. Ale widzimy, kolega to elegancko wykerował. No i podstawowego expa otrzymał 1155. No i oczywiście 8 fragów i 6558 damage'a. No i cóż, kolega strzelał z premium, z pocisków, czyli z golda, z kumuli. Tak więc wyszedł 34 000
na minusie, co nie jest wcale takim złym wynikiem, bo mogło być oczywiście więcej. No i tak, kolega oddał 12 strzałów, 9 trafiło i 9 przebiło. No i tak, damage zadany jest ponad 300 metrów, to jest 3,5 tysiąca. To tak na początku bitwy, jak tam kolega stał w tym rogu, to tyle zdobył. Odbił o dziwo 1850 uszkodzeń. Także też jest dosyć sporą ilością. No i tak. No bitwa trwała 14 minut, także bardzo, bardzo dużo. Bardzo długo. No i cóż, to byłoby na tyle. Jeśli spodobał Ci się ten filmik, to polajkuj go oraz zasubskrybuj mój kanał. Cześć!